Cześć, dzisiaj będzie bardzo krótki, aczkolwiek fundamentalny odcinek, ponieważ powiem Wam o w sumie według mnie najważniejszym modyfikatorze służącym nam przy modelowaniu i przy pracy w Blenderze. Jest to Mirror Modifier, czyli modyfikator lustra, jak kto woli nazywać symetrii. Jest to modyfikator, który doczekał się poważnej aktualizacji względem starszych Blenderów. No i zaczynajmy. Przejdźmy sobie do Object Mode'u, zaznaczmy jakiegoś cuba, no i dodajmy modyfikator z tej zakładki z kluczem Add Modifier, Mirror i póki co nic się nie stało. Ale widzimy, że mamy tutaj ośki X, Y, Z. W ten sposób zaznaczamy osie, na których będziemy go edytować. Edytować w Edit Mode, więc klikamy Tab, bądź wybieramy tu na liście i przechodzimy do edycji. Nie będziemy chwilowo się skupiać na modelowaniu, nie wiadomo czego, bardziej na zasadach, jakimi się ten modyfikator cechuje, więc klikamy G i gdzieś przesuwamy nasz obiekt. Jak widzimy, przemieszcza się wedle jednej z osi. Tutaj jest ta czerwona oś, to jest oś X, więc to, co zaznaczyliśmy, się zgadza. Możemy w ten sposób z jednej strony stworzyć coś ciekawego, o, na przykład tak, ale przede wszystkim będziemy oszczędzali czas na edytowaniu jednej strony, na przykład jakiejś twarzy. No a że Blender idzie do przodu, to powstało także coś takiego jak bisect. Początkowo może wydać się to troszkę mylące. Chciałbym to zaprezentować na bardziej złożonym modelu, dlatego dodałem sobie głowę małpy. O, przeskalujmy ją, żeby wszystko było lepiej widać. Dodajmy znów modyfikator Mirror. Zaznaczmy bisect i póki co nic się nie dzieje. Dlatego tabulator. Może w osi. O, tej osi będzie więcej widać. No i troszkę sobie to przesuńmy. O co chodzi? Bisect tak jakby polega na wyciągnięciu z tego, co edytujemy, części wspólnej. Chwilowo to nic nie robi, ale jak klikniemy flip, o, widzicie. Już mamy tylko część wspólną, dlatego bisect dla Y też damy i mamy coraz mniej z naszego modelu. To troszkę będzie wymagało od Was być może obycia się z tym modyfikatorem. Ja wiem, że nie do końca go wyjaśniłem. Uważam, że powinniście sobie sami poeksperymentować z zaznaczaniem tego i wydaje mi się, że efekt może być ciekawy, aczkolwiek będzie nas interesowało przede wszystkim zwykły mirror. Ten, który znamy do tej pory. Druga sprawa. Możemy korzystać z naszego lustra względem jakiegoś obiektu. Dodajmy sobie mirrora na kolejnym cubie. G. Chciałbym, żeby tych mirrorów było chwilowo więcej, więc zaznaczymy sobie osie X, Y, Z. I spójrzcie, tu jest takie coś jak Mirror Object. Chodzi po prostu o znalezienie jakiegoś obiektu, na przykład tej kamery, która będzie naszym lustrem. Dlatego kliknijmy sobie Camera i spójrzcie. Mamy odbicie względem kamery. I według mnie przy samym modelowaniu nie przyda się to jakoś bardzo, ale może się nam bardzo przydać do animacji, zwłaszcza, że przemieszczając kamerę będziemy wpływali na to, co robi nasz mirror. Dobra. A teraz przejdźmy do takich ważniejszych ustawień na pierwszym cubie, którego stworzyliśmy. Pozbędę się poprzednich modeli. Patrzcie. Zakładka Vertex Groups nas chwilowo niewiele interesuje. Grupy vertexów, tych punktów, będą się przydawały niektórym przy animacji. Na przykład możecie zaznaczyć sobie policzki na twarzy, stworzyć grupę policzki, lewa lub prawa, i kiedy będziecie chcieli tę twarz animować, to będziecie właśnie je przemieszczali, aby, nie wiem, przy uśmiechu komuś się pućki troszkę wysunęły. Ale merge jest bardzo ważny. Merge wpływa na to, że obiekt się łączy. Zobacz. Tylko on się nie łączy w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie go wyciągnąć. Klikamy clipping. I teraz zaznaczamy sobie jednego werteksa i jak dwa werteksy się spotkają, to się połączą. Później edytując je,
będą jednością. Dlatego teraz zobacz, jak wygląda siatka. Siatka wygląda, no jak wygląda. Klikasz G, edytuj jest normalnie. Hop, łączymy je. Jeszcze jesteśmy w stanie rozłączyć, ponieważ moglibyśmy chcieć je nieco inaczej przesunąć, ale połączymy, klikniemy i już stały się jednością. Nie możemy ich rozłączyć. Na tym polega wspomniany clipping. Wyłączmy clipping. Nie działa. Nie połączyło się. Jest tutaj także merge limit. To określa po prostu dystans, który jest potrzebny to jest maksymalny dystans między dwoma punktami, przy którym one się połączą. No i jest także możliwość odwracania, znaczy no, tworzenia odbicia lustrzanego dla tekstur. Dla nas na bieżącą chwilę nieważny, aczkolwiek pewnie coś o teksturowaniu nagram. Jednak teraz skupmy się głównie na tworzeniu samych modeli. No i co, to jest tyle. Będzie także o innych modyfikatorach, jeśli starczy mi czasu na nagrywanie. I twórzcie swoje modele. Mam nadzieję, że będą wyglądały bardzo dobrze.